No w tej chwili tutaj za bardzo w naszej głowie nie ma jeszcze scenariusza. Co dalej? Ty mówiłeś przed walką z Michałem, że jeśli wygram, to może następny będzie Mamet. Khalidow, czy taka walka też jest w twojej głowie? Powiem ci może tak, jeżeli taka propozycja padnie, dlaczego nie? Do odważnych świat należy. Mariusz Pudzianowski, Mamet Khalidow. To by się mogło ewentualnie wydarzyć. Już padło. Myślę, że powinniśmy dalej to zrobić, Mariusz. Mam nadzieję, że zgodzi się na tą walkę. No i zawalczymy. Skoro tak mówisz, poczekamy. Podejmuję rękawice. To dzisiaj jeszcze bez stardownu, bez face to face. Ale pewne słowa w tej klatce 28 maja 2022 roku zostały wypowiedziane.